Cześć! Z tej strony Zapraszam na tutaj kolejny odcinek z gry Conflict of Nations. Jak widzicie, tutaj cały czas walczymy. Idzie to powoli, ponieważ nie mam lotnisk. Dlatego muszę sobie tutaj słuchajcie, zbudować lotnisko od razu na dzień dobry. Sobie zbudować bardzo fajne tutaj lotnisko. Dodatkowo korzystam, że mam zaopatrzenie i sobie zrobimy przemysł lokalny w tym miejscu. Patrzę się, gdzie jeszcze tutaj mam e, zaopatrzenie, ale widzę, że to jest tutaj i robimy sobie tutaj przemysł e, zbrojeniowy poziomu drugiego. E, dodatkowo patrzę się. Gdzie mam komponenty i robimy sobie po przemysł zbrojeniowy poziomu drugiego. Dodatkowo sobie szkolimy kolejną piechotę. Patrzę się, gdzie jeszcze tutaj coś mam. W tym miejscu na pewno sobie zacznę szko szkolić kolejny BTR-80, czyli desantowy wóz bojowy. Tym BTR-em sobie pojedziemy troszkę. Yy, słuchajcie do przodu. Jak widzicie, sobie pojedziemy troszkę w tym kierunku, troszkę w tym kierunku i zaliczymy sobie ten punkt. Będzie to trwało 3 dni, ale jest git. Tutaj patrzy się, co się w ogóle dzieje w okolicy. Ale widzę, że bardziej potrzebujący jest ten teren, bardziej potrzebujący jest ten teren. Dlatego sobie zaatakujemy pierw tutaj y, to miasto, takie Si. Tutaj się patrzę, gdzie są jeszcze miasta Si, które mogę y, zaatakować. I widzę, że tutaj mam jeszcze to. Dlatego również sobie y, przyraszujemy. Więc bardzo. Bardzo tutaj fajnie. Ja sobie wyślę od razu te jednostki tędy. Dodatkowo sobie upgradeuję bojowy wóz desantowy od razu do trzeciego poziomu, żeby tutaj mógł transportować go szybko drogą lotniczą. Potem będziemy sobie upgradeować piechotę na czwarty poziom. Patrzę się, co tutaj jeszcze mogę takiego zrobić. Potem myślę, będziemy upgradeować na pewno radar mobilny, na pewno zabieżny pojazd przeciwlotniczy, na pewno mobilny system rakietowy Ziemia Powietrze i na pewno MLRS, więc sobie idziemy teraz w bojowy pojazd desantowy, sobie go upgradujemy. I widzę to wszystko fajnie, na spokojnie. Mm, tutaj patrzę się, co jeszcze mogę takiego zrobić, ponieważ bardzo brakuje mi zaopatrzenia, szczerze mówiąc. Bardzo. Dlatego sobie upgradeuję przemysły zbrojeniowe na razie na poziom drugi, prawda? Tutaj się patrzę, czy coś jeszcze robię. Ale na pewno bym chciał zrobić większe zgrupowanie okrętów, niszczycieli. Tutaj sobie robię większą ilość samolotów uderzeniowych. I tak jak powiedziałem, na razie nie robię śmigłowców, ponieważ na razie jestem na etapie, że mnie po prostu nie stać, prawda? Tutaj jak widzicie idą trzy armie. Tak, trzy armie. No. Dlatego na spokojnie wszystko. Na spokojnie. Wszystko sobie tutaj ogarniemy. Tutaj patrzę, co się dzieje. Widzę, że Niemcy troszkę raszują. Eee, znaczy, Niemcy umierają, mi się zdaje, pod naporem Polski, którą również będziemy musieli zlikwidować. Dodatkowo sobie zaatakujemy Finlandię, przyraszujemy sobie w tym miejscu. Nie wiem czy dam radę wszystkie kraje zaatakować. Tutaj widzę, że Arabia Saudyjska yy, robiła zrobiła inwazję na Iran, więc bardzo fajnie. Tutaj Indie widzę, coś, coś raszują. Więc fajnie. No, tak jak powiedziałem, nie mam za dużo rzeczy. Nie mam, ponieważ... no, no nie mam. Dlatego będę musiał stworzyć kolejne armie, ponieważ moje armie troszkę ucierpiały na walce z Mongolią, która była aktywna, ale za bardzo po mojej inwazji nic nie robiła, dlatego na spokojnie. Tutaj na pewno będziemy chcieli zrobić inwazję na South Koreę, czyli Koreę... Północno, południową. Yy, na pewno będziemy chcieli zrobić inwazję na Majmar, na Wietnam, więc na spokojnie, prawda? Dlatego trzymajcie się, do zobaczenia w następnych odcinkach. My będziemy sobie poza kamerą, tak robić inwazję na te takie kraje. Yy, SI, prawda? Sobie pozajmuję to wszystko i. Myślę, że fajnie będzie. No, problem Rosji, zajmowania Rosji, jest taki, że ona jest po prostu wielka, prawda? I, i tutaj nie mam za bardzo yy, jak yy, zrobić cokolwiek, prawda? Dlatego na spokojnie i lecimy z tym koksem dalej. Ja sobie zrobię tutaj gwardię narodową i sprawie by szybciej to wszystko wiecie przechodziło, ale zobaczymy jak to pójdzie, dlatego trzymajcie się do zobaczenia, cześć.